Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie w jednym z najbardziej luksusowych budynków w Pattaya? Dzisiaj dzięki mojemu znajomemu, który mieszka w Riviera Ocean Drive, mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć ten budynek od środka. Cześć, witajcie, ja nazywam się Mateusz i będę dzisiaj w jednym z najbardziej ekskluzywnych budynków w Pattaya, który znajduje się na Jomtiem. Nazywa się ten budynek Riviera Ocean Drive i dzisiaj Kacper, który mieszka w tym budynku, zgodził się być naszym przewodnikiem i pokazać nam ten budynek i jego wyjątkowość. Zobaczymy ten budynek od środka, zobaczymy udogodnienia, które w tym budynku się znajdują i dowiemy, jak w takim budynku mieszka się na co dzień. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda życie w takim apartamentowcu i chcielibyście zobaczyć więcej takich miejsc, a jeszcze nie subskrybujecie kanału, to koniecznie zasubskrybujcie go teraz, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i chodźcie ze mną, żeby zobaczyć ten budynek na własne oczy. Dzisiaj dzięki Kacprowi nie tylko będę mógł zobaczyć i zwiedzić ten budynek, ale też będę mógł podzielić się z wami moimi wrażeniami. I dlatego od razu w tym miejscu chciałbym ci bardzo, Kacper, podziękować za to zaproszenie i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Wiem, że jesteś już gotowy, czekasz na nas, a więc lecimy do ciebie, zaczynamy. Patrzcie, jaki śmieszny mały parking na skutery. Tylko taki, że się mieści 3, 6, 7 skuterów. No może jeszcze 8 by jakoś upchał. No, jakoś 8 by jeszcze... Znajdujemy się w jednym z ładniejszych budynków w Pattaya. Mieliśmy okazję, zostaliśmy zaproszeni przez Kacpra do Riviera Ocean Drive. Kacper zobaczył mój film na YouTubie i teraz jest w Tajlandii i napisał do mnie, że możemy się spotkać, więc przyjechaliśmy do Riviera Ocean Drive spotkać się, bo tutaj właśnie obecnie mieszkają. I zaraz zobaczymy, jak wygląda ten budynek w środku i co ma do zaoferowania. Także jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda Riviera Ocean Drive w Pattaya, to zapraszam do odcinka. Już, kurde, ale takich rzeczy jeszcze nie widziałem, że na skanują twarz. A to na początku, jak się jakoś wprowadzaliście czy coś, to musieliście... Tak, musieliśmy się zarejestrować. Zarejestrować, też skanowali wam twarz, tak jakby, tak, czy coś? Tak, zdjęcie jakieś robić, tak, żeby móc otworzyć drzwi. No, ciekawe. Wow. No kurde, muszę powiedzieć, że wygląda nieźle. Myśmy byli kiedyś w Copacabanie, to kurde, no tam też jest tak... No tam też tak... osobą, która mnie motywowała do tego, żeby spróbować takiego życia, więc... Na Twitterze wiem sporo z tych filmików, o mnie pewnie dużo mniej. No tak. Nie no, początek tutaj zrobili naprawdę, lobby jest... Robi wrażenie, no. Tutaj takie kurde, jakieś kryształy, jakieś coś. Żyrandole, no, wygląda nieźle. I to zwykłe, można powiedzieć, kondominium, blok mieszkalny. Dokładnie. To jest ciekawe. To jest tak praktycznie przemysł. Emma, jak ci się podoba? Ładnie. Ładnie? No, czadersko. Kurde, te drzwi też takie jakieś wielkie. Te pierwsze jakieś takie. W ogóle są być wysokie. No, fajnie, fajnie. To co, ja was odprowadzę teraz? No, spoko. Co? Jest, to sprawa. Dwa takie pawy. No spoko. Chętnie właśnie zobaczymy, co tu jeszcze. Kurde, jakie wejście. Spoko. Kurde, ja nie wiem, gdzie mam iść, bo nie wiem, gdzie jest lustro, gdzie nie. Ja cię, można się władować. Pierwszy raz jest tak, trochę za dużo się dzieje. No, za dużo się dzieje na początku. Jak coś, ja mam czas, także może mi bardzo powoli. Spoko. Są dwa rodzaje winch, te tutaj pierwsze są takie do dostępu do całego jakby budynku i też do takich sklepów wspólnych. Tam dalej jest parking, więc ja proponuję... Dobra, spoko. Tam u góry basen? Właśnie sobie pan pojedzie. No, czekamy. Tak, na samej górze. W zasadzie nie basen, bo to nie jest tak jak na Copacabanie, że jest basen i musi tam kąpać. To jest coś takiego jak sadzawka z kanapami. I na początku popełniliśmy ten błąd, że dzieciaka tam wyciśpiło się tam klub, a obsługa powiedziała, nie uda się tu kąpać. Jest tu dosyć dużo zasad, które trzeba przestrzegać. Nie jest to może specjalnie wygodne. No. Tak samo jak ten system twarzy, bo system twarzy też jest w windach. I jeszcze jak my się wprowadzaliśmy, to nawet jak miałeś gości, to mogłeś ich wypuścić na przykład z drzwi i sobie zjechali na sam dół sami. A teraz jest tak, że tylko jak właśnie masz zeskanowaną twarz, to możesz na jakiekolwiek piętro zejść. Kurde, jakie też te windy powymyślali. No, ale jakie tutaj, wiesz, takie niby drzwi, jakieś łańcuchy. Śmieszne rzeczy. Lewo, tak? Tak, lewo. O, ciepło. Całkiem pojadzie. Imponujący no, żyrando. Rzeczywiście. No. Duży.
Czekaj, zobaczymy jeszcze, co tutaj z tej strony widać. Aha, tu jest na centrum. Widoki na centrum miasta. To jest coś takiego jak Skybar. Niestety on jest nieczynny, więc ludzie to traktują jako takie miejsce spotkań. Aha, i... aha. No ja mam. Musimy oczywiście wejść, zobaczyć. Dobra, spokojnie. O, przyjemnie. Przyjemnie. Jeszcze zobaczę. A w sumie będzie widać stąd, to możemy wejść na zewnątrz. Ale duży. No. Tutaj właśnie przychodzimy na zachód słońca często wieczorem. Zresztą byliście na Copacabanie, będzie podobnie. Tak. No tam jak się było na samej górze i ona jest jeszcze tam bardziej wysunięta, to już nie widać ulicy, wiesz? Tam już nie widać ulicy, nie widać nic, tylko po prostu już samo morze tylko widać. Tak jakby ten budynek był nad morzem, jakby tak na samym na wodzie. Ale taki rooftopik. Kanapy. No, widoczki są fajne. My, oh my. My, oh my. A kiss and so I did. Wszędzie lustra, nie? W tych miejscach jest to wszędzie to samo. Gra muzyka, czasami jest to przyjemne, a w 21 już może niekoniecznie. Przecież film obejrzy. Aha, i co słychać? Tak? Słychać. Aha. To jest takie pańskie klimat. Czyli dobrze, ale nie wszystkim nie dogodzi. O kurde. Tutaj? A. Tutaj jest ta biblioteka. Tak. Tylko tak zobaczymy. O, fajnie zimno. O, jadzie. Klima tutaj chodzi na wysoki poziom. Nie, ta książka jest prawdziwa. Okej, ta jest prawdziwa. To jest sala, którą też można wynająć. Jak chce się korzystać z tych kosztów wspólnych, to jeszcze trzeba włożyć kartę i można włożyć. Ale ty możesz wjechać na każde piętro? Nie. To jest tylko właśnie są te wspólne części na moje piętro. Tak. To jest bardzo fajne miejsce. Mhm. Właśnie, Tak. A tutaj widzę też właśnie piętro wyżej też chyba to patio. Tak, i to jest tak właśnie im bardziej tym kaskadowo się pnie, tym mniej ma tych piętek. Co jest? Wanna. Albo jacuzzi. Jacuzzi, no. Jacuzzi. Nie ma prywatnych basenów, tylko w Copacabanie. Ale jacuzzi są, no właśnie. 17, no. Właśnie, nam brakuje. Nam brakuje. Trochę. To jest fajne, że taki sprzęt jest w cenie, nie? Bo jeżeli masz po
płaci się szczekami. Tak, tak. Z tego co widzę, to ludzi dużo. No właśnie, kurde, nie no, fajna siłownia, bo przynajmniej są te drążki w ogóle, no tak. No więc tego brakuje właśnie. Tak, byliśmy oglądać chyba trzy budynki Riviera. Byliśmy na Monaco, byliśmy na Jonquière, tutaj tam dalej i tutaj. Byliśmy też w Wangamat, ale jakoś tam na tym wiedzieli, że nie ma, ale nie musieliśmy w ten sposób tam poznać tego agenta. To generalnie pod kątem obsługi, czystości, tego jak ta obsługa jest miła, to nie jest takie oczywiste. Tutaj ci wszyscy ludzie byli mili, uśmiechnięci, zawsze widzieliśmy, że ktoś chodzi z tą miotłą zamiana, tak, sprząta tak. I mówimy, dobra, to nam się podoba, bo tu dbają, nie? I rzeczywiście to widać, tutaj nie można powiedzieć, że coś jest złe. Tutaj, tak. Tutaj, tak? Weź, no, weź tutaj. Nikt nie wie, że mają coś takiego, że warto. No, dużo z takich zakamarków. Ale dzieckiem się myślę, że bardzo się tego bałem. Ale po tych dwóch miesiącach jestem dumny z mojego syna, bo się tego troszkę nauczył. A, no tak, tak, tak. Tak trochę wieje on. Ale tutaj wieje, no tutaj. Tu jest ostro. Słońce razi, podobnie jak w tej Copacabanie wtedy, nie? Też tak raziło, jeszcze jak zaraz zajdziemy. Tam było słońce. No. No tutaj by się nie dało odpocząć za bardzo. Jest to plus i minus. No, nie jest przyjemnie, bo jest... Jak chcesz się schłodzić, to spoko, ale... Na dłuższą metę nie posiedzisz. No nie posiedzisz. No, na pewno. Ale ładnie, ogólnie jest ładnie. Tak. Ktoś, jakiś projektant musiał się trochę nagłowić, żeby to... Tu chyba sporo nagród jakichś tam swoich dostali, nie? 13 nagród. Ktoś ma fantazję. No. Próbuję to zrealizować. Tak, bo nie wiem gdzie teraz, powiem ci, że tak jeszcze pierwszy raz, to jeszcze nie wiem gdzie iść. Tu zakamarek, tam zakamarek, tu się skręca, tam się wchodzi, tu toalety, wszystko podobnie wygląda. Windy, toalety, to. Problem tych wind tutaj jest to, że one jadą na samochód. Się dosyć długo czeka na te windy, bo wszyscy z nich korzystają. No. To jest taki popojazd, który ma na górę, no to już przyjeżdża. Ale jak tam zajmie. No, ktoś tu się musiał nagłowić. Taki dodatek. Na piąte. Może chodźmy na razie w lewo. Tam są jeszcze sale zabaw. Jedna sala zabaw. Skądś tu zawiewa, no? Starety, no? Jakieś tak się... Jak się z basenem gdzieś tam przebrać, to niekoniecznie. Tu wejdzie się sobie 3 godziny z synem, czyli 1,5. Fajne miejsce, tam jest telewizor, niestety tam to zaraz bajki, więc to się dostają. Tam coś jeszcze jest? Nie. Nie, tam już jest taka strefa dla rezydentów, że w sensie musisz mieć zeskanowaną twarz, żeby wejść. Już nawet nas wykrywa, bo widzę ten czerwony napis, że masz maskę. Oni jeszcze to dostosowali jako COVID. Aha. No to w maskach, to poza tych oczach musieli, no bo powinni w rybicie rozpoznawać, bo nie wiem jak, to są Azjaci, no. To jest taki, zaraz będziemy mogli wejść z tej strony. Kurde, które w jakimś filmie ma, co, w tym budynku? No, pachnie jedzonkiem jakimś. Tutaj też sufit z kwiatu. Na odwrót? No. Rosną z sufitu. Oj, przyjemnie, co? No bo to już piąte piętro tylko. No. Tutaj też. Oni to nazywają clubhouse. Natomiast tu się generalnie z laptopami się pracuje. No. Ale mięciutkie to jest. Tak, mój syn cały czas na to skacze, żeby nie przytula. No tutaj można by było posiedzieć. Tu już też taki. Tu się da pracować. No. Fajna pani. No. No. I tutaj jest
to jest ten basen na dole, gdzie moja żona mi sobie więcej czasu. Kurde, też jakieś żyrafy, jakieś coś. Co jest? Nawet łatki mają. No też wieje, no. A głęboko? Czy głęboko? No co nie, ja bym nie przekazał, tak, żeby w zasadzie popływać, ale no nie zrobić. No. To jest idealny basen z dzieckiem. Tak, tak. Jest jak kupisz, tak? Można sobie zawsze tutaj posiedzieć. To jak mówię? Nie ma tak połączone, nie trzeba wychodzić. Tak. Jeszcze wieczorami właśnie widzę jakieś lampki, jakieś coś, pewnie też trzeba. Tak, to jest wszystko podświetlane, no naprawdę wieczorem to bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, ile będziecie chcieli tutaj zostać dzisiaj, więc ja to tak specjalnie was zaprosiłem, no, bo będzie bliżej zachodu słońca, to naprawdę fajnie to wszystko się eksploduje. Tak. Ale wieje tutaj, kurde. Dzisiaj jest taki dzień, że nie chce się specjalnie siedzieć długo. Ale tutaj jakoś cieplej jest, bo tam przed chwilą to byliśmy, to tam było zimnie, bo tam cień był. No kurde, został nam jeden ogród i wtedy możemy jechać zobaczyć spokój, nie? Spoko. Żebyś wiedział też, jak to wygląda. Spoko. No to tak wiesz, zrobiłeś dla mnie dużo, bo bardzo mi pomogłeś w zrozumieniu tego miasta. To jest wszystko, szpitale, no miasto, tak, a jest dodatkowo plaża, baseny i tak dalej. Tak. Jak zobaczyłem, że można w takich fajnych kondominiach sobie tutaj pożyć, chodźmy, bo jeszcze podejrzewam, pogadamy. Byliśmy na Phuket właśnie w grudniu i tak w ramach testu wakacji 10 dni sobie tam... Tak, tam fajnie właśnie na 10 dni. Zorganizowana wycieczka z dzieckiem, żeby zobaczyć, czy on się dobrze poczuje w tym klimacie. Bo w Polsce te upały różnie ten nosił. No tak. A my stwierdziliśmy, dawno nie byliśmy, 2016 trochę minęło, także fajnie było zobaczyć. No i się tak nam spodobało, ale mówimy, no nie, no Phuket, dziurka z nakrętach. Aha. Ja jeszcze nie myślałem nawet o tym, żeby jeździć samochodem. No. Mówię, nie widzę tego. A tutaj byliśmy, wiemy, że to jest miasto, jest cywilizacja i jest plaża, no? No tak. Sklepy, tak, właśnie. Szpitale. Tak. Nie, ładny ogród, bardzo mi się podoba tutaj. Wieje, no ale nie, tutaj tak jest też znowu ładnie zrobione wszystko, tak, no, ja lubię takie klimaty. Tak trochę po azjatycku właśnie bardziej. Tak. Ogród zęby bym to nazwał. Natomiast my mamy małego chłopaka, który po prostu ma mnóstwo energii. No tu to on by tutaj chętnie pewnie wszedł, co nie? Czy coś do wody. Od razu by wleciał. Problem polega na tym, że my nie mamy gdzie go tu wybiegać. No, no tak, tak, więc tak. Więc widziałeś, te sale zabaw są no, tak, małe. Tak. Miałem trochę tego właśnie brakuje, tego ogrodu, tej zieleni, tej przestrzeni, żeby on chociaż mógł się przebiec, kiedy my taką sprawę. To jeszcze sobie tutaj przejdziemy może. Zobaczyć. No ale tak. Nie wiem, podoba mi się tutaj. Mamy takie klimaty właśnie kolorystyczne, że brązowy, czarny, biały, takie właśnie dużo zieleni. No. Jak sam zauważyłeś, w tych miejscach nie ma zbyt dużo ludzi. No nie ma, właśnie jest to jest fajne, takie... Tak, dla takiego introwertyka, czy kogoś, kto szuka trochę spokoju, żeby sobie w telefonie no tak, kawę, tak, czy poczytać książkę, to jest idealne. No kurde, ty taki wielki budynek, co nie? 43 piętra, a gdzie byś nie poszedł, praktycznie wszędzie, czy tam w tej bibliotece powiedzmy, czy tu, czy tam, po jednej osobie. Tak. Wieczorami się robi trochę więcej, bo jednak ludzie, to zależy jaką mają strefę, czasu są dużo osób z laptopami. A, no. Nie wiem, ale kurde, no mi się tu akurat podoba. Pod nami jest parking. Ale wiesz co, na przykład zauważyłem, że jest wysoko. Dosyć, no. Że jest wysoko, więc fajnie, że jest wysoko.
Emi, widziałaś to? Widziałaś to?